Radio Kwidzyniak. Informacja na temat interdyscyplinarnych badań katedry pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty w Kwidzynie przeprowadzonych w okresie wrzesień-listopad 2022 rok. Podsumowanie wyników przedstawi pan profesor doktor habilitowany pan Juliusz Raczkowski. Panie profesorze, co jest największym szkodnikiem, jeżeli można to tak określić w tej chwili? Wyraźnie z tej prezentacji wynika, że jest ta wilgoć. Jeżeli widzimy tą wilgoć, którą wskazał pan na ścianie południowej na wysokości 5 metrów, to jest już katastrofa. Co spowodowało? No, spowodowały różnorakie w historii katedry, powiedziałbym tak, współczesne inwestycje, szeroko rozumiane rewitalizacje. One wszędzie robią problem. Tu zrobiły poważny problem, bo zmieniły stosunki wodne. Bo przecież katedra była już osuszana, tam do 4 metrów w głąb były odkopy, była niwelacja terenu. Natomiast te rewitalizacje z użyciem współczesnych materiałów, czyli gigantyczne ilości betonu, zbrojonego betonu, spowodowały kompletną zmianę stosunków wodnych, a woda sobie znajdzie miejsce. Zapomniałem powiedzieć, nawet nie chciałem mówić, bo to jestem na sesji Rady Miasta Kwidzyna, a nie na sympozjum, że takie samo spektrum badań było wykonywane dla Zamku Kwidzyńskiego. Bo podejmując to, mówię, w końcu takie spotkanie, na którym był też pan burmistrz, pan marszałek województwa, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, że nie ma sensu robić coś odrębnie. Program prac musi być wspólny. Nie będzie żadną tajemnicą, jak państwu zdradzę, wyniki badań wilgotnościowych dla zamku. Tam też od południa jest woda. 85, w pewnych miejscach w piwnicach zamkowych 90% wilgotności. To samo od strony południowej. Problem jest zmiana stosunków wodnych i tak naprawdę po tej rewitalizacji trzeba by zrobić program nie tylko dla katedry, czyli w zasadzie program ten irygacyjno-osuszający, tak bym go nazwał, dla terenu całego dawnego starego miasta Kwidzyna. Czyli żeby to miało sens, musiałoby to objąć cały dawny teren miasta, bo gdzieś ta woda obeszła i wróciła, że tak powiem, ze zdwojoną mocą. Ten wspomniany punkt związany z wieżą dzwonną, on jest też punktem newralgicznym, który generuje wilgoć, ale od góry, bo tam zostało źle wykonane pokrycie dachowe, zwłaszcza zimą, jak są śniegi. Tam powstają tak zwane czapy. Jak jest duża ulewa, to samo. I dlatego tam te fragmenty konstrukcji wieżb dachowych są tak zdestruowane. Więc tamto miejsce jest szczególnie, że tak powiem, narażone na wilgoć, ale cała strona południowa. I niestety też prezbiterium, które pamiętam jeszcze parę lat temu, tam ono było suche. Teraz z powrotem jest nie dość, że mnóstwo wilgoci, to na pewno pani doktor Magdalena Dyda na konferencji powie, niesłychane ilości grzyba domowego, który czuć, jak się tam wchodzi. No, więc problem mamy całościowy i on nie dotyczy tylko zespołu katedralno-zamkowego, ale w zasadzie terenu całego dawnego starego miasta. Radio Kwidzyniaków.